Na pewno zastanawiałeś się wiele razy, w jaki sposób możesz doskonalić swoją technikę i koordynację. Porady kolegów się nie sprawdziły, samodzielne próby nie dały oczekiwanego rezultatu. W takim razie nasz program adresowany jest właśnie do Ciebie. Każdy nowy odcinek to nauka techniki niezbędna dla każdego młodego sportowca. Pokażemy Wam nie tylko ćwiczenia koordynacyjne, ale także jakich błędów nie popełniać w trakcie ich wykonywania. Zaczynamy Akademię Garoxa! W poprzednim odcinku pracowaliśmy nad prawidłowym ustawieniem stopy potrzebnym nam do prawidłowego biegu. W dzisiejszym odcinku wykonamy trudniejszą wersję. Będzie to podskok o prostej nodze. Do tego ćwiczenia potrzebujemy drabinek Speed 40 i Speed 50. Ustawiamy się przed drabinką koordynacyjną twarzą w kierunku jej końca. Uginamy jedną nogę w kolanie i wykonujemy podskok, nie uginając kolana pracującej na podłożu nogi. Podobnie jak poprzednio, do przemieszczania w drabince próbujemy używać tylko stóp, ale w inny sposób. Po każdym lądowaniu staramy się przetoczyć stopę po podłożu, jakby nasza stopa miała kształt półokręgu. Stopę przetaczamy od pięty przez śródstopie aż po przodostopie, ustawiając stopę w powietrzu tak, by wylądować w ustawieniu, które pomoże nam prawidłowo wykonać kolejne powtórzenie. W ćwiczeniu pomagamy sobie pracą wymachową ramion jak w biegu. Sylwetka powinna pozostać spionizowana. W każdym okienku wykonujemy tylko jeden podskok. W kolejnych wersjach ćwiczenia możemy użyć drabinki o większym rozstawie okienek lub łączyć drabinki pod kątem prostym. Ta ostatnia wersja pozwoli nam płynnie zmieniać nogę w trakcie ćwiczenia. Podskok o prostej nodze angażuje nasze czucie kinestetyczne, podobnie jak w szybkim biegu. Praca biegowa ramion pomoże nam kształtować tutaj zdolność sprzężenia, a dzięki właściwemu rozluźnianiu mięśni będziemy w stanie mniej się podczas tego ćwiczenia męczyć i będziemy je wykonywać prawidłowo. Pamiętajmy również o zdolności do łączenia ruchów, które występuje tutaj na linii ramiona nogi, ale również podczas zmiany nogi odbijającej. By zostać mistrzem, wykonuj ćwiczenia systematycznie i bardzo się do nich przykładaj. To już koniec dzisiejszego odcinka Akademii Garoxa. Do zobaczenia!